delegalizacja tego Raś, który zamierza, słyszałam, kandydować w wyborach parlamentarnych. No to już jest skandal. To już jest po prostu zamach, zdrada stanu i zamach na suwerenność Polski, bo pamiętajcie Państwo, że Raś chce oderwania Śląska od Polski. I to nie ma żadnych złudzeń, że to jest działanie. Zobaczymy, co pokazuje telewizja Trwam. Ja nigdy bym nie przypuszczała, proszę Państwa, że oni staną się telewizją PiS praktycznie. Bo przecież wiele osób brało, miliony Polaków brały udział w walce z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji o koncesję. I ja jestem w szoku, jakiej metamorfozy dokonano w momencie otrzymania koncesji, że nagle zaprasza się tylko PiS. A ja bardzo proszę ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, żeby zaprosił wreszcie prymasa Polski. Prymasa Polski, Interexa, który został odsunięty przez Episkopat Polski w ogóle nielegalny sposób, bo na czele Kościoła Polskiego powinien stać Interex, jego eminencja, prymas Wojciech Polak. Jako zawsze było, od setek lat, Interex. I na koniec zacytuję Państwu artykuł 33, bo wdałam się w konwersację z Ruchem Narodowym, z przedstawicielem z Pomorza szczególnie, który także kandydował, ja także chciałam kandydować do Sejmiku Dolnego Śląska, a on do Pomorskiego, na Twitterze. Wdałam się w taki spór, bo wystawia ten ruch, teraz już partia, rzekomo narodowy, nie wiadomo jakiego narodu moim zdaniem, bardzo młode osoby. I niechże ci ludzie trochę się zastanowią nad tym, co robią, bo według Konstytucji Kwietniowej z 1935 roku, artykuł 33, ja zacytuję, punkt pierwszy, prawo wybierania ma każdy obywatel bez różnicy płci, który przed dniem zarządzania wyborów ukończył lat 24 oraz korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich. 24, proszę Państwa, nie 18, tylko 24. Miało to jakiś sens na pewno i miało to jakieś podstawy, natomiast równouprawnienie płci jest na pierwszym miejscu. I tym Polska wyróżnia się bardzo od innych krajów, bo przypomnę, że na przykład w Szwajcarii kobiety dostały prawa wyborcze dopiero w 1987, a Polacy równouprawnienie płci wyborcze wprowadzili już w 1918, a tutaj w Konstytucji z 1935 roku jest to na pierwszym miejscu. Natomiast ograniczenie zdroworozsądkowe wieku prawa wybierania. A teraz punkt drugi, prawo wybieralności, czyli kto może być na liście kandydatów w wyborach. Ano, punkt drugi, prawo wybieralności ma każdy obywatel mający prawo wybierania, jeżeli ukończył lat 30. I ja proszę sobie to do serca wziąć, panowie i panie, panie również z Ruchu Narodowego i z innych ruchów, które wystawiają kandydatów i kandydatki, że naprawdę dla studentów to są sejmiki studenckie czy jakieś wybory akademickie na uczelniach. Natomiast proszę nie wystawiać młodzieży poniżej 30 roku życia na żadnych listach kandydatów. Oto zresztą też i prosił dr Paweł Ziemiński na Kongresie Ruchu Narodowego. Serdecznie pozdrawiam pana Pawła.
bo ja także już wiele razy apelowałam do narodowych środowisk o opamiętanie się w kwestii wieku kandydatów i o nie pogłębiania tej luki pokoleniowej, bo oni wywalili po prostu pokolenie 40 plus, 50 plus ze swoich szeregów. Koncentrują się tylko na żołnierzach wyklętych, to są osoby 80 plus, bo jesteśmy 70 lat po wojnie, przypomnę, nie ma traktatu pokojowego w dalszym ciągu. A to pokolenie, które walczyło z komuną, pokolenie stracone dla reżimu, pokolenie Federacji Młodzieży Walczącej, naprawdę zasługuje na większy szacunek niż środowiska narodowe okazują. I to trzeba absolutnie zmienić, bo to jest szkodliwe i naganne. Przeczytam jeszcze z tego artykułu 33, punkt trzeci. Ordynacja wyborcza do Sejmu ustali podział państwa na okręgi wyborcze, określi liczbę posłów, unormuje postępowania wyborcze, tudzież oznaczy kategorie osób pozbawionych prawa wybierania i wybieralności z braku dostatecznych przymiotów moralnych lub umysłowych. Moralnych, proszę państwa, trzeba mieć było przymioty moralne. A dzisiaj jaką mamy sytuację? Złodzieje, oszuści, degeneraci, dewianci, pedofile, mordercy rządzą, siedzą na stołkach, ustalają prawo i śmieją się nam w twarz, bo to, proszę państwa, to nie jest przypadek. Ta liczba to nie jest przypadek. Ja nie wierzę w przypadki. Dziękuję za uwagę. Mówiła Beata Andreja z Wrocławia. Szczęść Boże.